Dzień dobry, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Łączymy się z wami 12 grudnia. Urodziny Rafała. Tak jest, starość, nie radość. Siódme. Czas mija, leci, TikTok. TikTok. Instagram. No i co? No właśnie. A ja już nie jestem TikTok. MySpace, nasza klasa. Dawno nie było tak biało w Rafała urodziny. Teraz mamy prawdziwą zimę. Ja jestem pokolenie fotka.pl i fotoblogów. Uciekamy się schować przed starością w ciepłym miejscu, przezimujemy na basenie. Dzisiaj mamy całodniowy dyżur, jest niedziela, także czeka nas jeszcze długi dzień. My to w sumie jesteśmy gadu-gadu? Tak, my jesteśmy. Zaczęło to wszystko. Zamiast Messengera było gadu-gadu. U nas w pracy jest już świąteczny klimat, choinkę przynieśliśmy wcześniej. Dzisiaj pojawiły się lampeczki. Jak się robi ciemniej, to naprawdę jest świątecznie bardzo. Ten urodzinowy wieczór Rafał mógł spędzić jak tylko chce. Mamy wolne, już jest po 20:00, tak. Mieliśmy skoczyć do sklepu po jakieś zaopatrzenie, wziąć można by, jedzonko. Tak, można by kupić najlepsze whisky, najlepsze szampany, najlepsze zamówić jedzenie, ale po co, skoro mogliśmy kupić 3 mrożone pizze, Johnego, tego, Walkera, Red Labela i kole. Jedziemy do rodziców. Tak, to sobie wyobrażam. Jadę świętować, że się urodziłem. Spełnisz swoje urodzinowe marzenia. Na mrożonej pizzy, bo mam takie dzisiaj pana bewie, że chciałem zjeść akurat taką pizzę z piekarnika. Dobra, będzie im bra. No to moje urodziny, ja decyduję jakby, także no. Także codziennie żyję jak król, więc dzisiaj mogę sobie żyć jak chcę. Niezliczalne balony obskakują kolejną imprezkę. Wpadliśmy do domu, zabieramy się za ogarnianie rzeczywistości ze świątecznym filmem w tle, tym razem Wesołych Świąt. Zrobiłam właśnie przegląd świątecznych prezentów, bo część już rozdaliśmy na Mikołajki i inne okazje, więc spisaliśmy mniej więcej co dla kogo mamy, czego jeszcze potrzebujemy. Niektórych pomysłów jeszcze nie mamy, także trzeba jeszcze wybrać się na jakieś świąteczne zakupy. Czas na 12 herbatkę z kalendarza adwentowego Blueberry and Wine, chciałam powiedzieć, Lime. No i słuchajcie, nasz solenizant przysnął, więc czynię honory i zdrapuję 12. Dzisiaj możemy wygrać 100. No bardzo by było miło, jakby był taki urodzinowy prezent i właśnie prezent powinien się tu znaleźć, ale mamy czapeczkę. Za to osłodzimy sobie 12-kową czekoladką. Proszę Państwa, Baron dzisiaj nam oferuje prezencik, chyba tak samo jak wczoraj. Lind oferuje nam pod 12-ką. Jeszcze nie wiem co, bo nie mogę znaleźć. Tutaj jest 12. O, w tę stronę. Pyk, pyk, pyk. Trudniej jest bez pomocy.
Bardzo smaczne są te praliniki. Już chyba jest trzecia taka i bardzo mi smakuje. Zresztą wszystkie czekoladki z tego kalendarza są naprawdę pyszne. I dwunastka żelkowa jest tutaj. I się otwiera ją o, z tej strony. I mamy tutaj żeleczki, smoczki. Też już były jednego dnia, ale nie, myślałam właśnie, że same czerwone, ale też są różne smaki. Nie dość, że jest poniedziałek, to jeszcze zaczynamy go od wizyty u dentysty. Druga sprawa, nie mamy wody w mieście, a no, jakby potrzebujemy wody i dodatkowo pracujemy na basenie. Jest, więc jakby... jest awaria jakiejś tam sieci tutaj wodnej. Ale jest dużo śniegu, w razie czego śnieg sobie będziemy roztapiać. A? No właśnie. Dobra, dobra. Muszę, do czajnika można sobie wlać. No. A jak ktoś lubi zimne kąpiele, to też ma przyjemnie. To polubi. Jak ktoś nie lubi, to polubi. Tup, tup, tup. Tylko nie do dentysty, sady jest. Idziemy, idziemy. Właśnie wyszłam z gabinetu i jeszcze wrócę do poniedziałkowego narzekania, bo przeżywam wewnętrzny dramat. Nie mogę jeść przez godzinę, bo jeszcze mi działa znieczulenie, a się na nie zdecydowałam, bo już kurczę, bardzo, bardzo jedno miejsce mi reagowało i na temperaturę, i na dotyk, więc do samego założenia opatrunku wziąłam jeszcze znieczulenie, więc zaraz jestem taka lekko rozjechana i się zastanawiam, czy teraz zabrać samochód i załatwić jedną rzecz, czy tutaj wskoczyć i załatwić inną rzecz, bo Rafał został u dentysty, bo teraz jego kolej. No i się waham, która godzina, zobaczmy. Okej, chyba w tym czasie zdążę wyskoczyć w jedno miejsce. Śmigam z powrotem po Rafała, prawdopodobnie, ale trudno się mówi, jest jeszcze na fotelu dentystycznym, ale może zdążę mu kupić jeszcze coś przeciwbólowego, bo chyba ma kanałowe robione, ja na razie tylko sam opatrunek, jeszcze ten goździkowy, więc pięknie pachnący, a u Rafała, no to już chyba konkretnie dzisiaj było coś do zrobienia. Dzień dobarek. Jak Córeka jest? Spuchnięta jesteś. Ja też jestem. Też z tej samej strony? Też. Prawie. Też wyglądasz jak się uśmiechasz. Nie, ty się nie uśmiechasz. Trzymaj kluczyki. Wpadliśmy do domu już jakiś czas temu, za 10 minut oboje będziemy mogli coś przekąsić wreszcie, ale też bardzo, bardzo potrzebujemy kawy, więc zaraz ją zaparzę, tylko będę musiała poczekać aż ustygnie, bo dopóki nam nie zejdzie znieczulenie, nie powinniśmy pić i jeść ciepłych rzeczy. Właśnie wyjęłam pranie z pralki z bezprzewodową słuchawką w środku. Musiałam mieć ją w kieszeni. To idealny początek tygodnia, bo dostaliśmy telefon, że basen dzisiaj będzie totalnie nieczynny do samego końca, bo na razie jeszcze awaria nie została zażegnana, więc no w domu leci nam woda leciutko, leciutko, tylko zimna, ale i tak fajnie, że cokolwiek. No ale jakby no plany totalnie musieliśmy odwołać, grafik zajęć, wszystko poleciało. Mamy nadzieję, że się uda poprzekładać chociaż na inny dzień tygodnia i że już jutro wszystko normalnie ruszy, chociaż akurat jutro nie mieliśmy mieć zajęć, bo jutro mamy dzień wolny, ale wykorzystajmy to, ach, jeszcze ostatnia, już ostatnia rzecz, na którą ponarzekam, bo cały czas mi działa znieczulenie i przez to boję się wziąć tabletkę przeciwbólową, rozkurczową, nospę, a mam okres i po prostu już od samego rana, już w zasadzie w nocy się budziłam, boli mnie brzuch i teraz boję się połączyć tabletkę z tym i o, ale idę sobie poprawić humor, lecę z moją mamą na zakupy. To się odbędzie zgodnie z planem chociaż. Tutaj to chyba jacyś vlogmasiarze mieszkają.
kilka świątecznych prezentów i od razu zaczął sypać piękny śnieg. A teraz lecimy. Mamy szczęście. Tak, wysłać pocztę świętego Mikołaja. To jest znak. Te pieniądze tak uciekają z naszego pocztela. Tak się wysypują. Ale po prostu wody nie ma w Ozorkowie i ta woda do nas przychodzi, tylko trzeba sobie rozmrozić. No. A nie wiadomo, czy w całym Ozorkowie. Nie, w tej części akurat podobno jest. No to łapmy. Dlatego, że pada śnieg. No, zeszło nam się kilka ładnych godzin. Właśnie przywiozłam mamę i wszystkie jej zakupy. Moje są w bagażniku, chyba mniej więcej udało się je rozdzielić. A teraz jeszcze myślę o jednym sklepie, ale trochę potrzebuję nabrać mocy. I może w sumie wpadnę na chwilę do rodziców, tak teraz myślałam. No i to była bardzo dobra decyzja, bo wpadła cała moja rodzinka, byli chłopaki, więc chwilę się wyszalałam i wracam do domu. Troszkę nam się dzisiaj plany posypały, bo mieliśmy cały wieczór przepracować, ale udało się wykorzystać to akurat w odwrotny sposób. Obskoczyłyśmy z mamą tyle sklepów, że mamy już większość świątecznych prezentów i różnych przysmaków i wyposażenia i w ogóle różnych cudów. Jeszcze miałam lecieć z jednego sklepu, ale już chyba dzisiaj się poddaję i pędzę do Rafała do domku. Przyznam, że dzisiejsze zakupy nieco się przeciągnęły, ale za to łowy naprawdę bardzo udane, bo udało się kupić sporo prezentów od Mikołaja, nie tylko od nas, ale również od innych Mikołajów. I dla nas Mikołaj coś znalazł, także naprawdę, naprawdę dzisiaj bardzo owocne łowy. A teraz czas na kawkę i wczorajszy torcik Rafała. Już w sumie teraz jest 21. O, już jest po. Co prawda drugą kawkę wypiłam już u rodziców, ale potrzebuję jeszcze więcej mocy na wietru. Sporo podcastów na słuchawce bezprzewodowej, którą właśnie sobie dzisiaj wybrałam, tego już nie będę komentować, ale właśnie sobie sprawiłam prezent i wykupuję Empik Premium, bo jest bardzo fajna promka, a ja mam jeszcze w ogóle kod do Empiku i teraz na rok jest za 4 dyszki plus jeszcze 2 miesiące gratis i tutaj będzie sporo różnych audiobooków, także tak już mniej podcastowo, ale różnych nowości można sobie fajnie posłuchać. Skoro już tak siedzę pod tą choinką, to sobie robię dalej prezenty pod choinkę i właśnie przy zamówieniu nie dość, że miałam kod, nie dość, że miałam zniżkę jeszcze tam w promocji, to się okazało, że był refunder i to też obowiązywało i jeszcze zobaczyłam, że na refunderze mam kasę do wypłacenia, także to też Wam polecam i wrzucę link do opisu, żeby sobie za zakupy internetowe zbierać środki i później wypłacać. Bardzo spoko. I drodzy Państwo, na wieczór wyjeżdża herbatka do tego. Ada dzisiaj kupiła miód i pomarańcze, takie dorzucę i będzie pyszna herbatka wieczorna. I drodzy Państwo, przechodzimy do kalendarza adwentowych. Zobaczymy, czy tym razem coś wygramy. Dzisiaj 13. Dobrze, zdrapujemy. Dzisiaj możemy wygrać, uwaga, ile? 300 zł. Także bardzo dobrze by było, jakbyśmy w sumie wygrali. I sprawdźmy, czy mamy prezent. Drodzy Państwo, tam, dam, daram, dam, dam, dam. No i niestety nie, bo mamy bałwanka. No, także tym razem się nie udało. Ale zobaczmy, co mamy tutaj za żelki dzisiaj też. 13, proszę bardzo. I dzisiaj mamy żelki Merry Christmas, świąteczne żeleczki, piękne. Dobra, kolejny kalendarz, tu zostawiamy na chwilę żelki. Przechodzimy do następnego kalendarza. Tutaj szukamy 13, wertujemy, tutaj jest 13. Otwieramy. I co my mamy? O, drodzy Państwo, dzisiaj mamy Mikołaja, bardzo ładnego. I jeszcze ostatni kalendarz, Linda. Zobaczymy, co mamy 13. Otwieramy.
i patrzymy. Uwaga, mamy złotą czekoladkę. Przepyszna. I drodzy Państwo, dzisiaj się już z Wami żegnamy. Dziękujemy za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka i zostawienia łapki w górę pod filmem. I do zobaczenia jutro.